Pani marszałek, panowie ministrowie, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska przedstawić naszą opinię dotyczącą sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od 1 stycznia 2010 roku do 21 grudnia 2010 roku. Informacja Rzecznika Praw Dziecka o skutkach obowiązującej ustawy z dnia 10 czerwca. Informacja o skutkach obowiązującej ustawy o zmianie i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Szanowni Państwo, przemoc, szczególnie przemoc w rodzinie, to rzecz straszna, ale niestety ta patologia, wynika to z tych danych, które dostaliśmy też z naszych obserwacji, istnieje. Istnieje w naszym społeczeństwie i tutaj też jest to, co zauważyła moja przedmówczyni z SLD, zrzucenie tego ciężaru tylko albo w bardzo dużej mierze na samorządy nie do końca się sprawdza. Widać z tych dokumentów, które dostaliśmy, że samorządy w różnym stopniu zrealizowały powierzone im zadania. Dlatego uważamy, że powinno być jeszcze większe wsparcie od strony państwa, od strony instytucji państwowych. Ustawa ta, o której mówimy, budziła kontrowersje, budziła, bo miała wiele zapisów, które mogą być niebezpieczne dla rodziny. Ja się cieszę z tego, że nie mieliśmy jakichś drastycznych przykładów do tej pory negatywnych skutków, ale też uważam, i chcę to przedstawić w imieniu klubu naszego, że to za krótki okres, aby oceniać to wszystko. Możemy powiedzieć o paru błędach, bo wiemy, że bardzo ważną sprawą przeciwdziałaniu przemocy, szczególnie jeśli dotyczy to przemocy w rodzinie, a szczególnie jeżeli dotyczy to przemoc dzieci, bardzo ważna jest profilaktyka i akcje społeczne, akcje medialne, aby ludzie zaczęli postrzegać ten problem zdecydowanie negatywnie. Tutaj brakuje troszeczkę tych działań, brakuje wspólnych działań marketingowych, wspólnych działań profilaktycznych i wspólnej koncepcji promowania dobrego wizerunku rodziny i walki z przemocą. Ale też trzeba powiedzieć jasno, to bardzo krótki okres. Ciężko jest ocenić, jakie przyniesie to efekty. Dobrze, że jest. Dobrze, że idziemy w tym kierunku, że walka z przemocą w rodzinie. Walka też dotycząca przemocy w stosunku do dzieci, bo to jest bardzo też ważna i jak dowiadujemy się nieraz z doniesień medialnych, bardzo też drastyczne przypadki przemocy wobec dzieci. Ale tu musimy też zawsze pamiętać o tym, żeby nie przekroczyć cienkiej linii, bo twarde, stanowcze metody wychowawcze są i powinny być dozwolone, ale nie może to być absolutnie przemoc fizyczna, czy też również przemoc psychiczna. Zgodzę się, ponieważ mówię ostatni z moimi przedmówcami, że materiały, które dostaliśmy, mogły być troszeczkę lepsze, troszeczkę w wielu aspektach troszeczkę bardziej dokładne, ale ja to doceniam. Są te materiały, wiemy, że ktoś pracował. Dlatego też w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska damy szansę tej ustawie, damy szansę pracy ministrowi. Wstrzymamy się od głosu. Dziękuję bardzo.